Szanowni Państwo, wszyscy mieszkańcy Nowego Sącza wiedzą, jakim problemem od wielu, wielu lat jest brak nieodpłatnej opieki okulistycznej na terenie Nowego Sącza. Dzisiaj dzięki aktywności pana doktora Jana Gniatka ten problem został częściowo zażegnany. Dzięki temu możemy na terenie Nowego Sącza skorzystać z opieki okulistycznej, a także dokonać operacji zaćmy. Panie doktorze, dziękujemy bardzo w imieniu mieszkańców Nowego Sącza. Dziękuję bardzo panie prezydencie za wsparcie. Chciałbym z tego miejsca zaprosić pacjentów, którzy potrzebują opieki okulistycznej na ulicy Żółkiewskiego 13 w Nowym Sączu do poradni okulistycznej oraz do Krynicy, do szpitala, w którym jest oddział chirurgii krótkoterminowej i tam wykonywane są zabiegi leczenia zaćmy. Nasze działania są nieodpłatne w związku z umowami z Narodowym Funduszem Zdrowia. Jeszcze raz bardzo dziękuję za umożliwienie poinformowania o tym pacjentów z powiatu nowosądeckiego i za wsparcie pana prezydenta. Ja w imieniu mieszkańców Nowego Sącza chciałem panu doktorowi bardzo serdecznie podziękować i prosić o następne kroki. Dziękuję bardzo.